zawróćmy do muzyki, oczywiście muzyki fortepianowej. To jest instrument, który w operze no, znajduje się na swoim miejscu. Zresztą i tak Państwo za niego zapłacili. Jest natomiast jeszcze drugie miejsce, gdzie fortepian jest obowiązkowy. To jest dość niezwykłe miejsce, mianowicie to jest statek pasażerski. Luksusowe statki pasażerskie zawsze mają na pokładzie fortepian, co jest trochę dziwne, szczerze mówiąc, dla mnie, bo fortepian jest instrumentem, który łatwo tonie. I zauważono, że podczas katastrof morskich nikt nie ratuje fortepianu. Ani pianisty. Fortepian, kiedy tonie, to brzmi w ten sposób. Naprawdę to nie jest śmieszne, bo fortepian naprawdę jest wymagany na statkach najwyższej klasy. Ja myślę o takich luksusowych naprawdę jednostkach typu no, słynny MS Zdzisława Sośnicka na przykład. Albo MS Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Rozwadowie. W przyszłości będzie się nazywał MS Grzegorz Napieralski. I muszę powiedzieć, że na takich statkach panuje no, najwyższej klasy kultura, elegancja, szyk. Proszę się nie dziwić, że zaprosiłem dzisiaj specjalistę od czegoś takiego, specjalistę od savoir-vivre, który się na tym doskonale zna. Jest nim pan Jean-Alexandre Woźniak. Pan Jean-Alexandre Woźniak zrobił oszałamiającą karierę w sferach dyplomatycznych Londynu, Brukseli, artystycznych sferach Paryża, a pochodzi z małej, malowniczej miejscowości w Rzeszowskiem, a konkretnie ze wsi Dupy. Co ciekawe, pan Jean-Alexandre Woźniak ciągle podaje swój adres jako adres korespondencyjny. Monsieur Alexandre, czy to nie jest dla pana jakaś niewygoda? Patriotyzm, drogi panie, należy pokazywać na każdym kroku, bez względu na to, gdzie człowiek się urodził. Nawet gdyby to były... Dziękuję. Bardzo proszę. To piękny przykład patriotyzmu. Bardzo proszę. Niemniej jednak no, na statku gra się niewygodnie, bo jak powiedziałem, statek może utonąć. Dlatego bezpiecznie grać od razu na statku podwodnym. Przy czym na statku podwodnym jest pewien problem, bo tam jest bardzo mało miejsca w pionie. Także trzeba grać inaczej. A mianowicie tak. Oczywiście tak się gra na statku podwodnym, kiedy statek płynie do celu. Bo jak wraca, to gra się odwrotnie. Szczerze, jest taka możliwość na statku podwodnym, że się wystawia peryskop też. I wtedy można się rozglądać dookoła, prawda?
Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że w następnym odcinku Bernard zobowiązał się zaprezentować Państwu, jak się dyryguje w samolocie, który robi beczkę. Ekscytujący rozgardiarz na scenie. Drabiny. Bardzo znane, sławne drabiny. Pomiędzy drabinami miota się inspicjent. Ubrał się na czarno, bo gdyby mu się coś stało, to nie musiałby się przebierać. Zrobiliśmy to wszystko dlatego, że, proszę Państwa, otrzymujemy od Państwa maile. W ogromnych ilościach maile. Ostatnio przyszły wręcz chyba 3 maile. Znaczy to był jeden, tylko 3 razy się przysłał. Tak się zdarza czasami. W tych mailach są setki zapytań. Zapytań o to, żeby, takich próśb, żeby pokazać Państwu kuchnię telewizyjną, jak się kręci film. Dlatego pomyśleliśmy sobie, proszę bardzo, pokażemy to Państwu. Pokażemy to Państwu, jak można wykonać jedną z najsłynniejszych filmowych scen miłosnych. Żeby taka scena powstała, muszą być odpowiedni specjaliści. Specjaliści, którzy się znają na tym, jak się robi takie rzeczy. Oto ci właśnie specjaliści, wybraliśmy naprawdę najlepszych. To jest ta ekipa, bez której taka scena w ogóle nie powstanie. Są laurotami wielu dobrze płatnych nagród filmowych i znani są ze swoich umiejętności. Gotowi są już teraz, a więc proszę Państwa, spełniamy Państwa prośbę. Zaczynamy. Bardziej na Małysza. Maestro! Tak? To się zacięło. To się zacięło? No to się. Śpiewała. Anita Rybalska wyglądała. Dwie niezwykłe formacje. Kabareciarnia z Zona Laskowika i Filharmonia Dowcipu. To była przygoda. Graliśmy do końca.
Waldemar Malicki schodzi ostatni. Ja bym reżysera zaprosił na scenę. Co myślicie? Reżyser! 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 Jacek Kęcik. Powtarzamy to? Bardzo proszę, wracamy na pozycję. Proszę bardzo. Dobra. Adaś, dawaj śnieg. Nuty zbieramy. Beniu, pamiętaj, to musisz zagrać, dobrze? Deszcz jest gotowy? Dobrze, proszę bardzo. Gotowi jesteśmy? Waldemar, prowadź akcję. Proszę Państwa, dostajemy od Państwa mnóstwo maili. Od tego jesteśmy, żeby pokazywać to, czego inni nie pokazują. Zaczynamy! Ja myślę, że lepiej tak mniej podpałacowo, bardziej na Małysza. Maestro, to się zacięło. To się zacięło? Graliśmy do końca. Marta Zalewska, która śpiewała, Anita Rywalska, która wyglądała.